Jak pokonać inflację tak, żeby w Twoim przypadku była to deflacja, czyli żeby pieniądze zyskiwały na wartości? O tym dzisiaj. Zapraszam. Kacper Bisans przedstawia Smart Life. Dzień dobry, dzień dobry. Inflacja. Od kilku lat bardzo często widać nagłówki, że inflacja wzrosła do 17%, że zmalała, ale dalej jest wysoka, bo wynosi 14%, potem 12%, potem niektórzy mówią, że za chwilę będzie 20%. I cały czas mówimy o tej inflacji. Ja tutaj widzę pewien błąd logiczny i bardzo mało osób myśli o tym w ten sposób, więc chętnie się tym podzielę. Ale najpierw oczywiście zapraszam klasycznie już do listy pierwszeństwa na moją nową książkę, w której też będę mówił o inflacji i o tym, jak się przed nią bronić, kupując czasem rzeczy luksusowe. Czyli będzie i o samochodach, o łodziach, torebkach, o złocie, o wielu innych aktywach, które możesz kupować, o zegarkach też, które możesz kupować tak, żeby dawały Tobie radość, a jednocześnie były antyinflacyjne. Także zapraszam. Ogólnie będzie też dużo o podróżach, czyli generalnie jak żyć dostatnio, jak żyć grubo, że tak powiem, a jednocześnie nie musieć mieć nie wiadomo jakich pieniędzy. Także myślę, że będzie wesoło, będzie fajnie. A teraz do tematu wracamy. Inflacja. Oprócz tego, że wiele osób nie wie, czym ona jest, a to jest po prostu spadek wartości pieniądza w czasie, czyli jeżeli masło kosztuje 3 zł, to znaczy albo 3,33, żeby się to przeliczyło, i możesz sobie kupić 3 masła za 10 zł, no to po 2 latach się może okazać, że masło kosztuje 5 zł i nagle już możesz kupić tylko 2 masła, a nie 3. Czyli realnie ktoś zabiera Tobie wartość nośną pieniądza. I teraz to brzmi tak strasznie, że inflacja jest taka, siaka i czujemy się tak trochę bezradnie, no bo co możemy zrobić? No przecież nie zatrzymamy tej inflacji. Niby nie, natomiast bardzo ważna jest kwestia tego, jak wydajemy pieniądze i na co wydajemy. Zobacz, jeżeli ty dzisiaj płacisz za wynajem na przykład mieszkania 2000, za przedszkole do dziecka 1000 zł, za jedzenie kolejne 1000 na przykład, chociaż to chyba mało realne już teraz. I powiedzmy jeszcze 1000 wydajesz na paliwo na przykład i inne rzeczy i powiedzmy wydajesz na to wszystko 5000. Oczywiście nie chodzi o to, żeby się tych kategorii teraz trzymać, bo ktoś powie, a co z lekarzem, a co z oszczędnościami, a co z wakacjami i tak dalej. Nieważne, chodzi o jakiś przykład. To jeżeli nagle teraz faktycznie wynajem ci skoczy z 2 na 2500, przedszkole z 1000 na 1200, wszystko inne też drożeje, to nagle się okaże, że żeby mieć ten sam standard życia, nie potrzebujesz 5000, a potrzebujesz na przykład 7000. Czyli to będzie realna inflacja na poziomie pewnie 40%. I faktycznie niektórzy inflacje mają większą, a inni mniejszą. I w skrajnych przypadkach może to być pewnie, no 40 to może jest przesada w skali roku czy dwóch, przynajmniej w Polsce na dziś, bo w Turcji jak najbardziej taka inflacja była. No ale powiedzmy, że myślę, że ludzie doświadczali już w poprzednich latach inflacji rzędu 30%. Były takie jednostki, które miały taki dziwny koszyk produktów, że i takie małe zarobki, że faktycznie te ich usługi, te ich produkty drożały więcej niż statystycznie. A pamiętajmy, że do inflacji liczy się w taki sposób, że bierzemy koszyk pewien zakupów i są tam takie rzeczy typu pewnie mleko i masło, ale mogą tam być, nie wiem, czy są, ale mogą być też tory tramwajowe, tak? Których nie kupujesz na co dzień. Więc ta inflacja, ona jest umowna. Ona nie jest prawdziwa, ona jest umowna. Ona pokazuje jakiś trend gospodarczy, pokazuje to, że ludzie ogólnie średnio mają taką inflację. I teraz co zrobić, żeby mieć mniejszą inflację? Trzeba nie być średnią. Trzeba być powyżej średniej. I teraz tak. Zwróć uwagę, że jeżeli zarabiasz 5000, no to faktycznie ta inflacja będzie pewnie mniej więcej jak statystyczna. Czyli będziesz ofiarą tej inflacji, no bo zarabiasz 5000, no to nie kupujesz jakichś dziwnych rzeczy, jakichś nietypowych, które mniej teraz na wartości. Kupujesz głównie właśnie takie rzeczy jak dom, dach nad głową, jak jedzenie, jak transport i tak dalej. I to w tym koszyku inflacyjnym na pewno jest. Natomiast jeżeli zarabiasz 10000, powiedzmy, weźmy sobie poprzedni rok, żeby się nam dobrze liczyło. Oczywiście przykład jest skrajny, ale chodzi o pokazanie jakiejś tendencji.
Jeżeli sobie weźmiemy tamten rok, czyli 2023, i zarabiałeś 10 tysięcy, i powiedzmy, że żyłeś za 5 tysięcy, a drugie 5 tysięcy, za drugie 5 tysięcy kupowałeś bitcoina co miesiąc, no to w styczniu kupiłeś go za pewnie 20 tysięcy, w lutym za 20 kilka i tak dalej, tysięcy dolarów. Oczywiście mówimy o ułamku bitcoina, tak? Że kupowałeś za tam, nie wiem, 5% wartości tego bitcoina. Dobrze mówię? 20 tysięcy dolarów? No mniej więcej tak. Więc sobie tak kupowałeś, kupowałeś, no to nawet jeżeli kupiłeś ostatniego w grudniu, gdzie on kosztował pewnie 50 parę tysięcy dolarów, no to dzisiaj, jeżeli na chwilę, kiedy nagrywam, kosztuje pewnie 66, był już za 74, tam jakaś korekta mała, cena jest w tym momencie nieistotna, jest więcej niż właściwie w każdym miesiącu w tamtym roku, no to jaką ty masz inflację? Żadną. Masz deflację. Ponieważ suma twoich wpłat, tak powiem, twoich inwestycji jest wyższa właściwie nawet niż to, co zjadła inflacja, więc masz deflację. Można. Oczywiście, przykład jest skrajny, fajnie się analizuje wykres wstecz, jak już wiadomo, jaka była cena kiedyś i tak dalej, ale rozwiązanie na to, żeby ciebie inflacja nie dotyczyła, bo mnie na przykład nie dotyczy. Ja, ona mnie, oczywiście to jest uproszczenie, bo ja płacę więcej za produkty spożywcze, oczywiście, ale na tyle, na razie przynajmniej, roztropnie zarządzam swoim kapitałem, że inne rzeczy mi to wyrównują lub przeważają na moją korzyść. Więc jeżeli nawet kupowałbyś złoto, no to może ta inflacja nie byłaby, chociaż złoto od stycznia, trzeba sprawdzić, bo złoto nie przechowuje wartości w czasie, to jest mit. Do tej pory przechowywało wartość w czasie na przestrzeni dłuższego okresu. Ale w perspektywie roku czy dwóch może spaść cena złota, więc to nie jest takie 1:1, że po prostu w każdym kwartale po prostu przechowuje ci to wartość pieniądza w czasie, tak nie jest. To już lepiej niektóre torebki luksusowe, ale o tym też będę mówił w książce. Jest torebka jedna, która kosztowała w roku 90 2 uncje złota, a dzisiaj jest warta 5 uncji. Czyli jeżeli kupiłeś 2 uncje złota w roku 90 i taką torebkę i dałeś do szuflady to i to, no to po czasie wyciągasz 2 uncje złota, które są dużo więcej warte niż nominalnie były wtedy i przechowały wartość pieniądza w czasie, od tego 90 roku mniej więcej, ale torebka na przykład więcej przechowała. Więc kwestia jest tego, żeby dobierać mądrze swoje inwestycje. Jeżeli na przykład część twoich zarobków dajesz na ratę kredytu, to może się okazać też, że te nieruchomości przez ostatnie lata tak wzrosły na wartości, że nawet ta rata kredytu, nawet ten procent i inflacja zostały na przykład zniwelowane do około zera, albo ta inflacja była nie tak straszna, jakby można było się spodziewać. Także całą sztuką jest, po pierwsze, wydawać mniej niż się zarabia, wydawać na konsumpcję. To, co zarobisz więcej, to, co masz nadwyżki, inwestować mądrze. Jak mądrze inwestować, to nie jest może temat na dziś, ale inwestować w coś, co potencjalnie będzie lepiej zarabiało niż inflacja, żeby całościowo twój koszyk był deflacyjny. Cały koszyk, jak powiem, zakupów, czy to inwestycyjnych, czy to konsumpcyjnych. I po trzecie, i chyba najważniejsze w tym wszystkim, to zwiększać swoje zarobki. Jeżeli ty dzisiaj wydajesz głównie na jedzenie, spanie, transport, no to twoja inflacja będzie duża i będzie cię dotykała i będziesz czuł się okradany przez inflację. Natomiast jeżeli zamiast 5 zarobisz 10, a potem zamiast 10 15, a potem zamiast 15 20, no to jeżeli będziesz mógł odkładać 5, 10, 15 tysięcy w rzeczy, które zyskują na wartości, to ta inflacja będzie żadna. Po prostu będzie żadna. Oczywiście możesz mieć gorsze lata inwestycyjne, możesz popełniać błędy inwestycyjne. To wszystko się może wydarzyć. Oczywiście, że tak. Natomiast trzymając się kilku zasad mądrych, nawet inwestując bezpiecznie, nudno jak dla mnie, ale niektórzy to inwestują i doskonale ich rozumiem, w S&P 500, czyli w taki indeks, który uśrednia wartość 500 największych, nawet ponad teraz 500 największych firm w Ameryce,
no to tam średnio wyrabia się kilkanaście procent rocznie, więc już ta inflacja byłaby wtedy bliska zeru, tak? Więc jeżeli ty 5 tysięcy dasz na konsumpcję, a 10 tysięcy dasz na twoje inwestycje, które ochronią tą inflację, no to zobacz. Zakładamy matematycznie, że 5 tysięcy jest podane inflacji, załóżmy 15%, żeby się tam dobrze liczyło. A 10 tysięcy chroni się przed inflacją. Czyli tak naprawdę tylko 1/3 kapitału twoja padła ofiarą inflacji 15%, czyli to tak jakby całe 15 tysięcy padło ofiarą tylko 5%, tak? Bo 1/3 z 15. Mam nadzieję, że nadążasz. Więc, a w przypadku, jeżeli twoje inwestycje zarobią troszkę, to nagle się okaże, że ta inflacja jest zero, albo potem okaże się, że twój majątek rośnie w czasie, czego ci życzę. Także po pierwsze, wydawać mniej niż się zarabia. Po drugie, inwestować nadwyżki, a po trzecie, zwiększać te zarobki. Oczywiście łatwo mówić, natomiast myślę tak, każdy widz tego kanału, bo nie jesteś tu w przypadku, każdy widz tego kanału jest w stanie zwiększać zarobki. Jestem tego pewny, no bo osoba, która myśli głównie o tanim winie i żyje nie wiadomo z czego pod sklepem, to ona takich treści nie ogląda. Więc jeżeli ty oglądasz, to znaczy, że twój mózg tam pracuje. I naprawdę, czy po pracy możesz iść pohandlować, czy znaleźć sobie pracę dorywczą, która jest uzależniona od efektów, tak? Czyli nie wiem, nawet pewnie da się na ubezpieczeniach zarobić, sprzedając dodatkowo, cokolwiek. Tak, możesz te zarobki zwiększać i inwestować w praktyce, a potem te inwestycje znowu reinwestować, i potem nagle tworzy się nie tylko brak inflacji, ale też wolność. I tego Ci życzę. Hakonama Tata, wszystkiego dobrego, cześć. Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.